Witajcie, moi drodzy. Wydarzenia, o których dziś wam opowiem, miały miejsce w Koszalinie w 2016 roku. Elżbieta i Piotr poznali się na znanym portalu społecznościowym, jakim jest Facebook. Było to w połowie 2016 roku i od tego momentu z dnia na dzień zaczęli coraz częściej ze sobą pisać. 41-letni wówczas Piotr był od niej 9 lat młodszy. Mieszkał na stacji wraz z kolegą w Koszalinie. Był rozwodnikiem. Miał 4 małych dzieci. W tamtym czasie miał dziewczynę, u której pomieszkiwał w niewielkiej miejscowości w okolicach Białogardu. W przeszłości wielokrotnie dopuścił się różnych przestępstw, m.in. kradzieży i włamań. Z pewnością jego postępowanie wyraźnie wskazywało na to, że nie należał do grona odpowiedzialnych, a tym bardziej uczciwych osób. Natomiast Elżbieta mieszkała ponad 600 km dalej od Koszalina, w okolicach Białegostoku. Mieszkała tam z synem oraz mężem. Nie wiadomo, jakie wówczas były relacje pomiędzy nią a małżonkiem. Patrząc na to, że kobieta bez większych oporów pisała z Piotrem, można przypuszczać, że w ich związku po prostu nie układało się najlepiej. Zarówno Elżbieta, jak i Piotr pisali ze sobą na różne tematy. Kobieta bardzo otworzyła się wobec niego. Niedługo potem zaczęli pisać sobie miłe i czułe wiadomości. Niestety, ale Piotr nie był wobec niej do końca szczery. Między innymi nie opowiadał o swoich kryminalnych występkach. Bardziej tuszował wiele spraw i przedstawiał się w lepszej perspektywie. Kobieta z biegiem kolejnych dni jeszcze bardziej zaczęła mu ufać. Wydawał się być dla niej interesującą i wartościową osobą. W wielu kwestiach potrafił ją zrozumieć i czuła, że ma u niego wsparcie. Niebawem postanowili poznać się jeszcze lepiej. Zaczęli rozmawiać ze sobą przez telefon. Od tego momentu ich flirt zaczął rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. W ich rozmowach czułe i troskliwe słowa stały się już codziennością. Przez to Elżbieta czuła się bardziej szczęśliwa i zaczęła snuć różne plany. Jednak Piotr, oprócz tego, że nie mówił jej do końca prawdy, to na dodatek w międzyczasie pisał przez internet z innymi kobietami. Mimo to w świetle Elżbiety stwarzał wrażenie osoby, której zależy na zbudowaniu wartościowej relacji. Po kilku tygodniach znajomości, podczas jednej z rozmów telefonicznych, Elżbieta wyznała mu swoje uczucia i powiedziała, że bardzo jej zależy, aby się spotkać. Piotr, po usłyszanych słowach, wydawał się być mile zaskoczony. Chwilę potem również wyznał jej, że patrzy na to wszystko bardzo poważnie i chętnie by chciał zobaczyć się z nią na żywo. Jak wiadomo, odległość pomiędzy nimi była dość spora, ale bardzo pragnęli zobaczyć się w rzeczywistości. Wspólnie więc doszli do wniosku, że Elżbieta przyjedzie do niego pociągiem z Białegostoku. Deklarował, że przez cały czas jej drogi będzie w stałym kontakcie telefonicznym, a gdy już dotrze na miejsce, będzie czekał na nią na dworcu. Elżbieta wierzyła w jego słowa i jednocześnie bardzo chciała się zobaczyć. W efekcie zgodziła się na taki układ. Wiadomo, że pociąg, którym miała dotrzeć do Koszalina, odjeżdżał z Białegostoku wieczorem. Tak więc sama podróż miała trwać ponad 10 godzin. I tak 1 sierpnia 2016 roku, późnym popołudniem, Elżbieta spakowała się w plecak, wzięła ze sobą torebkę i wyszła z mieszkania. Nie wiadomo, czy poinformowała swoich bliskich o tym, że planuje gdzieś wyjechać. Kiedy pojawiła się na dworcu, zgodnie z planem kupiła bilet i wkrótce wsiadła do pociągu. Potem przez telefon długo rozmawiała z Piotrem. Była zadowolona, że wreszcie dojdzie do spotkania. Wówczas praktycznie przez większość czasu rozmawiała tylko z nim. Przez to w jakimś stopniu czuła się bezpieczniej i utwierdziła się jeszcze bardziej w tym, że rzeczywiście się zobaczą. 2 sierpnia około godziny 8 rano pociąg, w którym jechała, pojawił się na dworcu PKP w Koszalinie. Wszystko przebiegało pomyślnie i gdy wysiadła, po chwili ujrzała Piotra. Z początku bardzo cieszyli się, że wreszcie są razem. Po krótkiej rozmowie
powiedziała, że jest trochę głodna. Ten od razu zaproponował jej, aby pojechać autobusem miejskim do galerii, gdzie tam mogliby wspólnie coś zjeść. Jednak Elżbieta w trakcie podróży niewiele spała i praktycznie ciągle czuwała. Dlatego też wolała się przejść i zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Wspólnie więc podjęli decyzję, że po prostu przejdą się do galerii. W trakcie drogi sporo rozmawiali. Elżbieta chciała poznać go jeszcze lepiej. Bardzo zaangażowała się w to wszystko i miała nadzieję, że Piotr jest wobec niej szczery. I tutaj chciałbym dodać, w jednym ze źródeł napisane jest, że mężczyzna nie miał zamiaru zaprosić jej na swoją stację, ponieważ były tam kiepskie warunki. W rezultacie chciał ugościć się u znajomego, który mieszkał na osiedlu morskim. Lecz gdy dotarli na miejsce, okazało się, że znajomego nie ma w mieszkaniu. W wyniku czego zdecydowali się właśnie udać do galerii handlowej. Droga, którą przechodzili, była bardziej tak zwaną drogą, która wiedzie na skróty. W pobliżu było sporo działek, garaży i zalesiony teren. Nie było więc tam dużo ludzi. Wtedy też zaczęli nie zgadzać się w pewnych kwestiach. W trakcie dalszej drogi doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Nie wiadomo, co było tematem nieporozumienia. Jednak chwilę później Piotr jeszcze bardziej się zdenerwował i nagle wyciągnął z kieszeni scyzoryk. Po kilku sekundach tym narzędziem bez skrupułów zadał jej kilka ciosów w brzuch. Przerażona kobieta upadła na ziemię i niebawem straciła przytomność. Piotr w wyniku tej sytuacji nie spanikował i nie miał zamiaru uciekać. Kobieta wykrwawiała się, jednak on bez oporu zdecydował się przeciągnąć ją w pobliskie krzaki, gdzie tam też znalazł foliową płachtę. Po czym pochylił się nad nią i z torebki wyciągnął telefon oraz portfel. Niedługo potem przykrył ją ową płachtą i gdy upewnił się, że w pobliżu nikogo nie ma, postanowił stamtąd jak najszybciej się oddalić. Po kilku minutach dotarł nad rzekę Dzierżęcinkę, w której prędko umył zakrwawione ręce. Następnie udał się w kierunku ulicy Bosmańskiej i tam wyrzucił do śmietnika scyzoryk. W kolejnych dniach za bardzo nie zastanawiał się nad swoim czynem. Miał nadzieję, że ominie go kara. Tymczasem bliscy Elżbiety nie mogli z nią się skontaktować i byli bardzo zaniepokojeni. Wiadomo, że zostało zgłoszone jej zaginięcie. Można przypuszczać, że Elżbieta nikomu nie opowiadała o swoich planach dotyczących wyjazdu do Koszalina. Ponieważ funkcjonariusze nie mogli wpaść praktycznie na żaden trop. Niestety, ale w kolejnych tygodniach nic za bardzo się nie zmieniło. Brak jakichkolwiek informacji zdecydowanie nie pomagał w rozwiązaniu sprawy. Z kolei Piotr cieszył się z wolności i liczył na to, że nikt jej nie odnajdzie. Dobrze wiedział, że miejsce, w którym ją ukrył, jest mało znane i z reguły nikt tam nie chodzi. Jednak kilka tygodni później, w okolicach, w których doszło do tego bestialskiego czynu, przechodził pewien mężczyzna. Na dworze było jasno. W pewnym momencie dostrzegł w krzakach ułożoną foliową płachtę. Postanowił więc podejść bliżej i ją odsłonić. Wtedy też ujrzał makabryczny widok. Przerażony natychmiast zawiadomił policję. Niebawem, gdy już pojawili się funkcjonariusze, dokładnie zabezpieczono teren. Śledczy od początku nie mieli złudzeń, że doszło do zabójstwa. Bardzo dużym problemem było ustalenie tożsamości, ponieważ ciało w warunkach, w których się znajdowało, uległo znacznemu rozkładowi. W pobliżu nie było też żadnych dokumentów czy telefonu. Natomiast znaleziono jakieś klucze. Wiadomo również, że na jej ciele znajdowała się wówczas tylko bluzka oraz buty. Te rzeczy były potem punktem zaczepienia w dalszym etapie śledztwa. Policjanci w kolejnych tygodniach wykonali wiele żmudnej pracy, aby poczynić jakieś postępy. Niestety bez większych rezultatów. W tamtym czasie przeprowadzona sekcja wyraźnie wskazywała na to, że ofiarą jest kobieta w średnim wieku. Z kolei bezpośrednią przyczyną zgonu były zadane ciosy ostrym narzędziem w brzuch. Według biegłych w wyniku poniesionych obrażeń
najprawdopodobniej zmarła w zaledwie kilka minut. Lecz śledczy, mimo braku postępu, nie mieli zamiaru tak tego zostawić. Ważnym tropem w tej sprawie były znalezione w pobliżu klucze. Dlatego też starannie próbowano ustalić, do jakiego mieszkania bądź lokalu przynależą. Analizowano rejestr zaginionych z całej Polski. Skrupulatnie sprawdzano, czy owe klucze może pasują do któregoś z mieszkań zaginionych. I tak w toku dalszego śledztwa, mniej więcej na początku grudnia, czyli praktycznie ponad 4 miesiące po tym tragicznym zdarzeniu, policjanci ustalili, że klucze pasują do jednego z mieszkań znajdującego się w okolicach Białegostoku. Niebawem funkcjonariusze byli już przekonani, że jest to ciało 50-letniej Elżbiety. W mieszkaniu zabezpieczono wiele rzeczy, które mogłyby pomóc ustalić potencjalnego sprawcę. Jednym z głównych materiałów dowodowych był jej laptop. I to właśnie w nim w niedługim czasie śledczy znaleźli i zabezpieczyli dużo wiadomości, jakie wysyłali między sobą Piotr i Elżbieta. Długo nie trzeba było czekać. Po kilku dniach Piotr został zatrzymany. Wtedy też, gdy go przeszukano, w kieszeni znaleziono telefon Elżbiety. To było kolejnym kluczowym dowodem, który wskazywał na to, że to właśnie on jest sprawcą. Natomiast Piotr w trakcie przesłuchania dokładnie i szczegółowo opisał, co robił tego dnia. Opowiedział im, że spotkał się z nią na dworcu w okolicach godziny 8. Potwierdził, że już od kilku tygodni utrzymywali ze sobą kontakt, pisząc ze sobą wiadomości oraz rozmawiając przez telefon. Twierdził też, że to ona jako pierwsza wyznała mu miłość. On z kolei po usłyszanych słowach był zaskoczony i również zapewnił ją, że bardzo mu zależy. Mówił, że w trakcie podróży, gdy kobieta do niego jechała, byli w stałym kontakcie telefonicznym. Natomiast kiedy się zobaczyli, zaproponował, aby udać się na jakąś kawę do jego znajomego. Lecz kolegi nie było w mieszkaniu. Wspólnie więc zdecydowali się pójść do galerii handlowej. Przyznał, że potem doszło do sprzeczki. Bardzo się zdenerwował i w rezultacie wyciągnął z kieszeni scyzoryk. Przyznał, że to on dopuścił się tego brutalnego czynu. Zapewniał śledczych, że już od początku miał wyrzuty sumienia i nie mógł o tym zapomnieć. W trakcie przesłuchania wyraził żal i skruchę. Ponadto chciał przeprosić za to wszystko jej męża oraz syna. Zgodził się na udział w wizji lokalnej. Po kilku dniach, gdy pojawił się tam, między innymi w towarzystwie funkcjonariuszy, wnikliwie przedstawił i opisał cały przebieg zdarzenia. Dodatkowo pokazał śledczym, gdzie porzucił jej rzeczy. Ale przy tym wciąż nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił. W obliczu wielu dowodów, jak i samego przyznania się do winy, Piotr oczekiwał już tylko w areszcie na proces. Ponadto policjanci udowodnili mu kilka innych przestępstw, których również dopuścił się w owym roku, między innymi oszustwa czy kradzieży. Piotr już w przeszłości odsiadywał wyroki za tego rodzaju czyny, więc jako recydywista notorycznie łamał prawo i mimo konsekwencji nie miał zamiaru zmienić swojego postępowania. Wiadomo również, że został przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy mieli dużo dowodów i przesłanek wskazujących na jego winę. Z początku, gdy rozpoczęło się postępowanie przygotowawcze, mężczyzna przyznał się do winy, lecz zmieniał nieco wersję zeznań, a przede wszystkim sposób swojego działania. Wtedy też twierdził, że doszło do kłótni i przepychanki, w wyniku tego upadł na ziemię, gdzie tam znalazł nóż. Według niego potem miało dojść do nieszczęśliwego wypadku i Elżbieta niefortunnie nadziała się na ostrze. W kolejnych tygodniach odbywania aresztu i oczekiwania na rozprawy Piotr wydawał się być załamany. Pojawiały się również informacje, że miał zamiar targnąć się na swoje życie. Z kolei psycholog, jak i psychiatra zgodnie stwierdzili, że w chwili popełnionego czynu był w pełni świadomy i poczytalny. 20 września 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Koszalinie rozpoczął się jego proces. Prokurator przeczytała mu sporządzony akt oskarżenia. Przedstawiono mu cały przebieg tragicznego zdarzenia oraz inne przestępstwa, które popełnił w 2016 roku.
Między innymi 20 marca włamał się do samochodu w Białogardzie, z którego ukradł torebkę i telefon. Łączna wartość tego mienia wynosiła 750 zł. Tego samego dnia dopuścił się również oszustwa pracowników banku na kwotę niespełna 50 zł. Z kolei kilkanaście dni później, a dokładnie w nocy z 12 na 13 kwietnia, włamał się, wchodząc przez okno do jednego z koszalińskich domów. Tam ukradł telewizor, telefon oraz plecak. Łączna wartość tych rzeczy wynosiła ponad 1400 zł. Oprócz tego, że dopuścił się tych czynów, to działał w warunkach recydywy. I tutaj chciałbym dodać, że mężczyzna w trakcie postępowania przygotowawczego napisał list do prokuratury, w którym wyraził skruchę, a także pragnął przeprosić bliskich Elżbiety. O tragicznym dniu z 2 sierpnia napisał, że był to bez wątpienia okrutny czyn. Lecz podczas rozprawy, po wysłuchaniu aktu oskarżenia, nie przyznał się do zabójstwa. Natomiast twierdził, że ukradł jej kosztowności, m.in. telefon. Do innych wcześniej wspomnianych przestępstw również się przyznał. Dlatego też sąd potem zadał mu pytanie. I tutaj cytat. Ma pan świadomość, że drugi z zarzutów ściśle wiąże się z pierwszym, ponieważ mówi o kradzieży rzeczy należących do ofiary. Pan się do tego przyznaje, tak? I tutaj także przytoczę słowa oskarżonego w odpowiedzi na zadane pytanie. To znaczy nie, ja tego nie ukradłem bezpośrednio. I tak w rezultacie Piotr zmienił zdanie i również nie przyznał się do kradzieży mienia ofiary. Następnie tłumaczył, że to jego kolega Piotr, z którym mieszkał na stacji, dopuścił się tego czynu. Powiedział, że tego dnia, gdy spotkał się z Elżbietą na dworcu PKP, wspólnie postanowili pojechać coś zjeść do galerii. W tym celu poszli na przystanek autobusowy. Po drodze spotkali jego kolegę Piotra, z którym to razem udali się w kierunku przystanku. W dalszej części zeznań twierdził, że nagle opuścił ich przy ulicy Franciszkańskiej. Przekonywał ich, że zaraz wróci, lecz tego nie zrobił, ponieważ nie chciał kontynuować tej znajomości. Od razu więc poszedł do domu. I tak, według nowych zeznań, jego kolega Piotr został tylko z Elżbietą. Później mówił, że po pewnym czasie jego współlokator wrócił do domu i opowiedział mu, że po prostu odprowadził ją z powrotem na stację PKP. Jednak według niego, następnego wieczoru, gdy trochę wypili, kolega wyznał mu całą prawdę. Wtedy też Piotr po usłyszanych słowach był bardzo zaskoczony i nie dowierzał temu wszystkiemu. Dalej tłumaczył przed sądem, że kolega potem zaproponował mu, aby poszli na stację benzynową po piwo. Stamtąd mieli udać się na miejsce zabójstwa. Wyjaśnił, że przystał na jego propozycję i w niewielkim odstępie czasu, zaraz po północy, pojawili się w owym lasku. Uważał, że tam też jego kolega odsłonił foliową płachtę i wówczas rzeczywiście ujrzał ciało Elżbiety. Przekonywał, że w kolejnych dniach był bardzo zdenerwowany, ale nie miał zamiaru nikomu o tym mówić. Bał się, że zostanie wplątany w to wszystko i na dodatek był już w przeszłości wielokrotnie karany. Dlatego też, gdy funkcjonariusze zatrzymali go w grudniu, przyznał się do wszystkiego, bo chciał ochronić od odpowiedzialności swojego kolegę. Ponadto uważał, że funkcjonariusze podczas przesłuchania zmuszali go do mówienia wielu nieprawdziwych informacji. I tak, pomimo wielu kluczowych dowodów, oskarżony nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Niemniej, kiedy przed sądem zeznawał jego kolega Piotr, oskarżony milczał i nie odnosił się do składanych przez niego wyjaśnień. W oczekiwaniu na kolejną rozprawę, 42-latek napisał ponownie do sądu. W dokumencie zwrócił się z prośbą o to, aby ponownie rozpatrzono kwestię, czy w momencie czynu był poczytalny. Tak więc podczas kolejnej rozprawy sąd znów zapytał oskarżonego, czy nadal nie przyznaje się do winy, ponieważ z listu jasno wynikało, że dopuścił się zabójstwa. I tutaj przytoczę słowa oskarżonego w odpowiedzi na zadane pytania. Kolega z celi mi podpowiedział, żeby tak napisać. Mówił też, że szczegóły, które podał podczas wizji lokalnej, po prostu wymyślił. Prokurator żądała, aby Piotr R.
usłyszał wyrok 25 lat więzienia. I tutaj cytat. W sprawie tej uderza bezsens zbrodni. Najpierw Piotr R. rozkochał w sobie kobietę, a kiedy przyjechała dla niego z drugiego końca Polski, zabił. Dlaczego? Tego się nie dowiedzieliśmy. 28 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zapadł wyrok. 42-letni Piotr R. został skazany na 18 lat pozbawienia wolności. W przedstawionym wyroku sąd zastosował wobec niego karę 15 lat za zabójstwo. Z kolei dodatkowe 3 lata za popełnione przestępstwa kradzieży, oszustw oraz włamań. I tutaj przytoczę słowa sędziego. Karą adekwatną dla Piotra R. będzie maksymalna przewidywana ustawą kara 15 lat. Należy tu podkreślić, że przed obliczem sądu oskarżony do winy się nie przyznał, a obarczał nią niewinnego człowieka. Jednocześnie nie ma dowodów, które pozwoliłyby przyjąć, że idąc na miejsce zdarzenia, oskarżony już wiedział, że Elżbieta zginie. Sąd ustalił również zadośćuczynienie dla syna i męża ofiary, które będzie musiał wykonać skazany w kwocie 100 tysięcy złotych oraz 60 tysięcy złotych. Wyrok nie był prawomocny, lecz w źródłach nie znalazłem informacji o apelacji, więc prawdopodobnie wyrok się uprawomocnił. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Jednocześnie proszę o zachowanie kultury w komentarzach. Zapraszam również na Facebooka Incognito Podcast Kryminalny. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.